dobry, Marta Mackę. Zapraszam do kolejnego odcinka programu Reklamiara. Jest to program, w którym spotykam się z twórcami, liderami polskiej branży reklamowej, mediowej, marketingowej. A dzisiaj w programie jest Jakub Bierzyński. Cześć, Kubo. Dzień dobry, cześć. Kuba jest człowiekiem wielu talentów. Wiesz, moi rozmówcy w większości są dinozaurami, bo w tym programie rozmawiamy o reklamie, ale również w kontekście właśnie powstania reklamy, więc wszyscy jesteśmy, chociaż jesteśmy bardzo młodzi duchem, to jesteśmy weteranami tego rynku. Ty, Kuba, jesteś osobą, która pracuje w branży reklamowej od samego początku, prawda? W którym roku zacząłeś? W 93. Ściśle w reklamę, bo jeszcze przedtem zakładałem razem z Krzysztofem Kruszewskim. Który będzie naszym gościem również. SMGKRC parę lat wcześniej, będąc na drugim roku studiów. No właśnie, to miało jakąś taką logikę. Jesteście po socjologii, czy w trakcie socjologii, badania rynkowe, to tak się, że tak powiem, składa. Natomiast skąd ten pomysł na pracę w reklamie, na pracę w mediach, tak? W zakupie mediów? A to Krzysztof mnie wypchnął z SMG. A to było po prostu tak, że ja do SMG dołączyłem ostatni, jako współzałożyciel tej firmy. Krzysztof, idąc korytarzem na Wydziale Socjologii, tak popatrzył na mnie i mówi: Kuba, ty to chyba umiesz liczyć, a u nas nikt nie umie, to może byś się nam przydał i coś policzył. Taką firmę zakładamy. Pewnie, chyba tak, to proszę bardzo. Byłem pierwszym księgowym SMG przez pierwsze lata. Liczyłem, ponieważ nie było nic innego do liczenia, więc liczyłem podatki. Jeździłem do urzędów skarbowych, rozliczałem podatki i tak dalej. A potem nadal nic nie było do liczenia, bo bardzo trudno było nam przekroczyć taką masę krytyczną zleceń, gdzie można było zrobić pierwsze badania ankietowe. Bo to jest trudne. Trzeba mieć duże zlecenie, dużego klienta, a myśmy zaczynali rzeczywiście w garażu, bo firma się mieściła w garażu, więc taki garażowy startup jak z podręcznika. Całymi dniami nic nie robiliśmy, czekaliśmy przy telefonie, że może ktoś zadzwoni, ale nikt nie dzwonił do tej naszej firmy. A potem nastąpiła błyskawiczna jakaś erupcja zleceń, zamówień i zaczęliśmy. Ja też już miałem swoje zlecenia jako szef działu badań ilościowych. Pierwsze takie bardzo duże zlecenie to było dosyć duże badanie o seksie Polaków. O proszę. Wczesne. Bardzo ciekawe. I robiłem wszystko sam, to znaczy byłem szefem siatki ankieterskiej, jeździłem na dworzec wschodni, żeby nadać ankiety w pociągu do poszczególnych regionów. Tam na tych dworcach ludzie odbierali te ankiety. Później je sam kodowałem, sam liczyłem tabelki, pisałem raporty i prezentowałem to klientom. Nigdy w życiu tak ciężko nie pracowałem jak wtedy. Znaczy naprawdę, never ever. Pamiętam, że Krzysztof przypłacił to poważnymi problemami kardiologicznymi, wylądował w szpitalu jako 20-parolatek, a ja byłem wykończony, bo myśmy potrafili pracować na przykład po 2 dni i 2 noce bez przerwy. Bez przerwy w sensie takiej przerwy, że ja nawet od komputera nie byłem w stanie wstać. Czyli żona podawała mi herbatę i kanapki, a ja cały czas pracowałem. No bo nie mogłeś tego komputera zabrać do kuchni, bo on był... Nie mogłem komputera zabrać do kuchni i nie miałem czasu, żeby zrobić nic innego niż klepać te raporty, te dane, kodować i tak dalej. Była to potworna praca. Pamiętam, jak dzisiaj w pewnym momencie już po prostu fizycznie nie wytrzymałem i zasnąłem przy tym komputerze i obudziłem się parę godzin później. Na ekranie była taka niekończąca się sekwencja zupełnie przypadkowych znaków, które odcisnąłem twarzą na tej klawiaturze, śpiąc po prostu. Więc po paru latach takiej pracy ja powiedziałem Krzysztofowi, że po prostu nie jestem w stanie dalej tak funkcjonować. Myśmy wtedy... Firma się błyskawicznie rozwijała, więc nie tylko pracowaliśmy potwornie, ale też byliśmy biedni bardzo jako,
jako właściciele, bo wszystkie pieniądze szły na rozwój firmy, wszystkie pieniądze, za pieniądze, które zarabialiśmy, zatrudnialiśmy ludzi, płaciliśmy im pensje, a już dla nas nie starczało, więc nigdy nie wypłaciliśmy żadnej dywidendy z SMG KRC przez wszystkie lata i trwania tej firmy, wszystko reinwestowaliśmy z powrotem. Więc mieliśmy super, największą, później to był paradoks, bo to była największa firma badawcza w tej części świata, założona przez 10 studentów. Myśmy mieli fantastyczną, ogromną firmę, tylko sami byliśmy biedni i nie stać nas było na wyprowadzenie się od mamusi. No, ale takie to były wtedy czasy. I ja po prostu tego już fizycznie nie wytrzymałem. Nie wytrzymałem tej ilości pracy, tego tempa. Były też napięcia w zespole, bo nikt nie wierzył w to, co robię. Wszyscy pozostałe 9 osób nie umiało liczyć w związku z tym mieli zupełnie inne podejście do rozwoju firmy. Chcieli rozwijać w nieskończoność badania jakościowe, czyli fokusy, z których SMG była sławna. Ja zajmowałem się sondażami. Oni zawsze to traktowali jako jakby działkę taką nierozwojową. Traktowano po macoszemu, więc musiałem się wykłócać o swoje i w pewnym momencie już się poddałem, poszedłem do Krzysztofa, mówię: Krzysztof, ja dłużej już nie jestem w stanie tego pociągnąć. On mówi: a wiesz, to nie ma sprawy, ja mam tu takie fajne miejsce, to się nazywa DDB, taka agencja reklamowa, no to możesz tam pójść, tam też potrzebują kogoś, kto umie liczyć, bo to się nazywa mediowiec, ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, co to jest. No to idź. No i rzeczywiście świetnie płacili. I w końcu, znaczy oczywiście no, pracowało się do 7-8, ale nie 24 godziny na dobę, więc to była wielka ulga, ogromna zmiana. Po pierwsze, po raz pierwszy zarabiałem jakieś pieniądze nareszcie i stać mnie było na przykład na cokolwiek, a po drugie no, też widywałem się z dziećmi od czasu do czasu, więc to była wielka zmiana. I zostałem w ten sposób jednoosobowym działem mediów w agencji DDB Nidam ówczesnej. I to trwało jakoś bardzo krótko, bo jednak nie jestem chyba człowiekiem korporacji i z takim doświadczeniem z własnej, prywatnej firmy zawsze mnie korciło, żeby pójść na swoje. Pamiętam wtedy Jacek Ślotała, który był współwłaścicielem firmy reklamowej, jak ona się nazywa? Nie pamiętam, międzynarodowej, w koncernie WPP. I on mi wtedy powiedział: to może przyjdziesz do mnie, zaoferuję ci udziały, jakby założymy spółkę razem z tym w tej sieci. I okazało się, że to jakby nie do końca była prawda, bo ta sieć o tym nie wiedziała, że oni mieli ze mną w jakąś spółkę wchodzić. Ale w międzyczasie Omnicom się obudził. I oni wiedzieli, że im zależy na tym, żebym ja jednak został. I na tych samych warunkach założył spółkę z nimi. No, a to już była poważna oferta, bo z centrali Omnicom wtedy w Paryżu wynegocjowaliśmy deal z panem Bernardem Brochandem, legendą tej branży. Miałem przyjemność osobiście go poznać, negocjować ten kontrakt i podpisywać z nim papiery. I tak się zaczęło. Był to jeden z pierwszych domów mediowych w Europie w ogóle i na świecie. Konkretnie w sieci Omnicomu był chyba trzeci założony w Europie. Jeden z pierwszych na świecie. Fajna przygoda się zaczęła. Ja chciałam jeszcze do tego, co wcześniej powiedziałeś, że te ankiety woziłeś, bo mogą nas słuchać i oglądać osoby, które zadają sobie pytanie, ale na Boga, dlaczego on to sam woził? Otóż proszę Państwa. No bo nie było nikogo innego. Internetu. Po prostu, no, nie było internetu. Nie było internetu, więc... nie było impostu, był kurier na rowerze. Ankiety się edytowało, potem się zawioziło do drukarni, drukarnia te ankiety drukowała, potem się odbierało paczki, potem się dzieliło na odpowiednie... Samemu, no wszystko samemu, no bo ta firma, no to... Dział badań firmy SMG KRC to byłem ja i mój pomocnik, było nas dwóch. Mhm. I myśmy robili wszystko sami, od druku ankiet, przez układanie tych ankiet, przez kodowanie tych ankiet, rozsyłanie, odbieranie. Jak się człowiek spóźnił na pociąg,
i nie odebrał od tak zwanej przesyłki konduktorskiej wypełnionych ankiet na czas, to ona lądowała w takim magazynie kolejowym w podziemiach Dworca Wschodniego. I tam to dosyć przerażające miejsce, bo są takie gigantyczne podziemne labirynty pod całym dworcem, wszystkimi peronami. Tam się chodziło po tych labiryntach, ciemno, szczury biegały, brudno, no, naprawdę koszmar. No i trzeba było tam znaleźć kogoś, kto by tą paczkę z tego magazynu w tych czeluściach wydał. Więc no, taka była robota. No. Jakby się człowiek niczego nie dziwił. Niczego nie było. No. To wszystko się rodziło jakby w oczach. Nie było internetu, nie można było tego przesłać. W ogóle były komputery już, były początki komputerów, tak. Ale to wszystko było ręcznie robione. No ja pamiętam, jak pracowałam w 95 w Saatchi, to tam się w kolejce ustawialiśmy do komputera. Jak ktoś wstawał, to wtedy się wszyscy rzucali. Kto był bardziej sprawny i silny, to po prostu siadał przy tym komputerze i tam te swoje prezentacje robił. Natomiast na większość prezentacji to jednak na tych foliach flamastrem się przygotowywało. Nie, to ja już nigdy nie robiłem na foliach flamastrem. Ja już miałem własny komputer w DDB wtedy. Był to jeden z pierwszych Maców, taki klasyczny, pamiętam jak dzisiaj. Taki obły, taki, kolorowy. Tak. Nie, to jeszcze nie. Jeszcze ten wcześniejszy. I ja już to robiłem na komputerze, prezentację też robiłem na komputerze. No właśnie, ale powiedziałeś, że dom mediowy, jednoosobowy dział mediowy. Dzisiaj tak. Ile ludzi zatrudniasz? 220. 220. A można to było wtedy zrobić jednym kubą. Oczywiście... Spłycam, ale pamiętam czasy, kiedy jeździło się na prezentacje przetargowe do klienta wspólnie, bo media były częścią agencji tam po dwóch godzinach prezentacji kreatywnej na koniec gdzieś tam dwa slajdy, a teraz proszę bardzo, pokażemy Państwu media plan. I najczęściej tam... zresztą nie starczało dla nas to czasu. To już wyślemy. Tak, to przyślemy pocztą. Tak, to media nie były jakby na tyle interesujące. Kreatywni zawsze zabierali całe show, a ja tam najczęściej byłem tak na przystawkę, no, w razie czego jakby się klient coś zapytał, ale to tyle. A dlaczego to się zmieniło, że nagle media się, że tak powiem, uwolniły od agencji, odseparowały i stały się no, osobnymi, że tak powiem, bytami, no, bardzo też ważnymi dla klientów, partnerami, no, prawda? No bo wy obracacie tymi gigantycznymi budżetami. Dzisiaj się te relacje dokładnie odwróciły, tak? Domy mediowe są wielokrotnie większe, bardziej liczebne niż agencje reklamowe. Więc jakby to ciekawe zresztą, jak to bardzo się zmieniło na odwrót w porównaniu do początku. No a to się zmieniło dlatego, że to jest samodzielny biznes, który tak szybko rośnie. Po prostu dlatego, z tego samego powodu, od którego zaczęliśmy tę rozmowę, bo my umiemy liczyć. A to liczenie staje się coraz ważniejsze. Kiedyś reklama jednak była dziedziną działalności artystycznej. Kreatywni wymyślali fantastyczne pomysły, którzy sprzedawali je klientom. Klienci je albo lubili, albo ich nie lubili. Tak? Mi się ta reklama podoba, albo mi się nie podoba. W przypadkach no, skrajnego profesjonalizmu Badali je na fokusach, czy się ludziom, jakby jak ludzie na tą reklamę reagują. Ale nikomu nie przyszło do głowy, bo zresztą nie było także żadnych danych, żeby liczyć jakąś efektywność reklamy, czy ona działa, czy ona nie działa. No, wiadomo było, że w dłuższej perspektywie reklama działa, bo widać było to na wynikach sprzedaży w jakimś tam okresie. Szczerze, praktycznie każda reklama wtedy działała. Rynek był pusty, ludzie nie byli do reklam przyzwyczajeni. Skuteczność tych reklam była bardzo duża, bardzo wysoka. To widać było, że te pieniądze się natychmiast zwracają, bo ich efektywność była duża, niezależnie od tego, czy one były dobre, czy one złe. Były złe. W zasadzie każda reklama sprzedawała. Wystarczyło ją puścić w telewizji. Dokładnie tak. Wystarczyło puścić je w telewizji. No a myśmy tak próbowali tych klientów troszkę przekonać, że może warto by było wiedzieć, gdzie, że to nie jest wszystko jedno, tak? Czy ta reklama pójdzie rano, czy wieczorem, czy w tej stacji, czy w innej stacji, że liczenie spotów to chyba może nie ma sensu, bo jedne spoty mają większą widownię niż inne spoty.
No i od tego jakby się zaczęło, więc zaczęliśmy to liczyć. Na początku liczyliśmy jeszcze, trochę to było naciągane, bo też danych nie było do liczenia, tak? Bo jedyne źródło danych no to były oglądalność z dzienniczków, gdzie ludzie zapisywali w dzienniczkach, kiedy oglądali telewizję, trochę jak dzisiaj zapisują, kiedy słuchają radio. Ja mając doświadczenie sprzed 30 lat, jak wyglądała oglądalność telewizji mierzona dzienniczkami, kompletnie nie wierzę w badania radia z tego samego powodu. Po prostu ludzie nie pamiętają, nie wiedzą, nie wypełniają tych dzienniczków. To z rzeczywistością niewiele miało wspólnego. To trochę jak wypełnienie timesheetów w pracy. No tam w piątek wpisujesz, no, myślę, co że, robiłeś myślę, że poniedziałek. Myślę, że gorzej. No, wyobraź sobie, że ktoś cię pyta, jakiej stacji radiowej słuchałaś wczoraj między 10 a 10.15. Absurd. No i tak. To trochę tak samo było z telewizją wtedy, więc te dane były takie słabe. No i rozwijaliśmy jakieś pomysły właśnie, żeby te koszty trochę podzielić przez tę oglądalność i zobaczyć, jakie są jakieś jednostki, te GRP-sy. Uczyliśmy klientów, co to znaczy. Uczyliśmy się też sami, no bo to wszystko powstawało jakby na naszych oczach. No i a potem liczyliśmy coraz więcej, potem się okazało, że te dane są coraz lepsze, że mamy dostęp do coraz poważniejszych zbiorów danych, że w zasadzie dom mediowy to jest taka fabryka, która przerabia dane. Na wejściu mamy dane, na wyjściu mamy dane trochę w innej postaci, tak, prezentacji, rekomendacji, modeli ekonometrycznych czy analiz skuteczności reklam. I to się stało, a reklama się przekształca z dziedziny sztuki, właśnie czy mi się podoba, czy nie podoba, na dziedzinę taką, no powiedziałbym, ekonomiczną, tak? Znaczy, czy ta inwestycja się spłaca, w jaki sposób się spłaca, co zrobić, żeby się spłacała szybciej, co zrobić, żeby działała lepiej. Przeprowadzamy narzędzi, tak? Od eksperymentów przez modele ekonometryczne, analizy trendów, sprzedaży, i tak dalej, i tak dalej. Więc to się bardzo, bardzo rozwina i bardzo, bardzo profesjonalizuje i bardzo szybko idzie w taką z dziedziny sztuki w dziedzinę nauki. I to bardzo dobrze widać, tak? Bo tych artystów w tym biznesie jest coraz mniej i są coraz mniej z punktu widzenia klientów istotnych, a tych rzemieślników czy tych liczydeł jest coraz więcej. I oni są coraz bardziej ważni. W związku z tym zatrudnienie w agencjach spada, a w domach mediowych rośnie. I kiedyś to właśnie był jeden mediowiec, czyli ja i powiedzmy, nie wiem, 40 osób w DDB, a dzisiaj jest tak, że OMD jest znacznie większą firmą niż agencja. Właśnie to, o czym mówisz, to się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 30 lat, ale tak naprawdę ostatnie lata to jest jakieś gigantyczne przyspieszenie dzięki nowym technologiom, dostępności do wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Głównie dzięki internetowi, tak. No bo jednak brak internetu powodował, że byliśmy zamknięci, nie mieliśmy wielu, wielu narzędzi, ale jednocześnie byliśmy w pewnym sensie, myślę, wolni. Tak sobie dzisiaj myślałam o tym, że jak nie było internetu, nie było maila i nie było telefonu, to człowiek wychodził na spotkanie, wsiadał do teletaksji i miał czas wolności. Bo nikt. A teraz siedzimy i po prostu cały czas pracujemy. No oczywiście, że tak. Tak, tak. To ja pamiętam czasy, kiedy pracowało się bez maila. Wtedy było coś, co taka maszyna, do której się wkładało kartkę papieru i po drugiej stronie ta maszyna odbiorcy wypluwała treść tej kartki i to się nazywało faks. Tak. I te faksy były bardzo, pamiętam. To nie było cały przed wojną. Nie, i te faksy byśmy pchali i tak dalej. Nie było komórek. Rzeczywiście. Czy było, no, na pewno tempo pracy było o wiele niższe. Wydajność pracy była zdecydowanie niższa, no bo te narzędzia po prostu były bardzo prymitywne. Dzisiaj to, co wtedy zajmowało mi cały dzień, no dzisiaj jestem w stanie zrobić w pół godziny, prawda? Bo kosztem oczywiście tego, że jakby głowa została ta sama, więc
po prostu wszyscy musimy przerabiać wielokrotnie więcej, to wielokrotnie więcej informacji w ciągu dnia. Ja notorycznie czuję się przebodźcowany, to znaczy po prostu głowa mi puchnie, bo jest za dużo decyzji podejmuję, za szybko to się dzieje. I to nie dlatego, że ja się starzeję, bo ja nie mam takiego poczucia, że nie nadążam za tymi czasami. Uwielbiam nowe czasy, uwielbiam internet, absolutnie. Już przed internetem już byłem tak znudzony po tych iluś tam latach w branży. Myśmy cały czas robili to samo, liczyli te GRP-sy, ta telewizja nudna, jak flaki z olejem, to się cały czas łopatami przerzucało GRP-sy z jednej stacji do drugiej i w zasadzie te wszystkie prezentacje były takie same. A internet nagle otworzył kompletnie nowe możliwości, a jego największym cudem, najfantastyczniejszym cechą jest to, że mierzymy z dokładnością do każdego człowieka, każdego kliknięcia reakcję na tą reklamę. Tak? Wiemy, kiedy kliknął, w co kliknął, ile razy mu trzeba pokazać, żeby kliknął, badamy kampanie reklamowe. No dzisiaj porządna kampania reklamowa no nie składa się z jednego layoutu, który wymyślił genialny grafik, tylko my opisujemy kreację jako wielowymiarową matrycę zmiennych, na których można opisać tą kreację i jej cech. Potem ta kreacja składa się, jest rozebrana na wiele elementów. Te elementy wkładamy w tą matrycę i składamy tą kreację w formie kilkudziesięciu, a czasami kilkuset nawet wariantów i testujemy, który z tych wariantów lepiej działa. I nagle się okazuje, że wielkość batonu call to action zmieniona o 10% powoduje 30% wzrost efektywności reklamy, mimo to, że wszystkie inne elementy zostały takie same. Albo zmiana layoutu, to ja pracując dla przyjaciółki robiłem takie eksperymenty, uwielbiałem to. Sprzedaż w zależności od tego, co jest na okładce. Statystycznie opisywaliśmy zawartość okładki i badaliśmy sprzedaż danego egzemplarza. No, blondynki sprzedają o wiele lepiej niż brunetki. To zdecydowanie. To widać, to jest różnica kilkunastu procent. Przynajmniej u nas. Przynajmniej u nas. Nie wiem jak w innych krajach, ale w Polsce zdecydowanie blondynki są skuteczniejsze. Już wtedy to było widać na reklamach prasowych, tylko rzadko mieliśmy dostęp do tych danych. Także, a dzisiaj ten dostęp do tych danych jest w Google Analytics. Tak? Każdy może to sobie obejrzeć i zobaczyć, co lepiej się klika, który element i tak dalej. Więc super, to znaczy to kompletnie zrewolucjonizowało podejście do reklam, do całego przemysłu, kompletnie dało inną perspektywę, inne możliwości analityczne. Ja w ogóle odżyłem. Tak? Znowu zobaczyłem w tym biznesie coś, co ja najbardziej lubię robić, mianowicie budować, zmieniać, rozwijać, wymyślać jakieś nowe rzeczy. Tak? Bo powtarzalne, między innymi dlatego rzuciłem karierę akademicką, chociaż przez 2 lata byłem zatrudniony na uniwersytecie. Wykładałem powtarzalne, tak? Przychodzą studenci, ja się z nimi witam, potem mówisz opowiadam. To samo. To samo mówię, te same anegdoty zaczynam opowiadać i tak będzie już do końca życia, to po prostu z przerażeniem to zostawiłem i uciekłem stamtąd. Biznes mnie pociągnął dlatego, że ja wstając rano nie wiem, co dzisiaj się wydarzy, tak? Bo się wydarza tak dużo rzeczy i tak niespodziewanych, bo dzwonią klienci, bo są jakieś kryzysy, bo są jakieś wyzwania, bo bez przerwy coś się zmienia. Przez te 30 lat naprawdę, jak mówię, w środku zacząłem się trochę nudzić tymi GRP-sami telewizyjnymi, a potem przez internet i znowu zaczęło się ciekawie i znowu nie wiem, co będzie za miesiąc, za dwa czy za rok. Czyli moje pytanie, co będzie za 10 lat? Boże drogi, ja nie wiem, co będzie za rok. To jest w ogóle za ale 10 czy zastąpi, lat, to jest czy zastąpią niewyobrażalne. No mam nadzieję. Mam nadzieję, że w dużej mierze zastąpią nam maszyny. Bardzo ciężko nad tym pracuję, żeby zastąpiły nas maszyny. Inwestuję bardzo dużo czasu, pieniędzy, głównie się w tej chwili tym zajmuję, tak? Żeby zautomatyzować głupią, powtarzalną pracę, która nie przynosi specjalnie wartości dodanej, a która zajmuje nam bardzo dużo zmarnowanego czasu.
To nie ma sensu. Znaczy człowiek nie powinien wykonywać przewidywalnych i powtarzalnych czynności. Maszyna zrobi to za niego 1000 razy szybciej i zdecydowanie lepiej. My się do tego nie nadajemy. Ludziom powinno zostawić się czas na to, w czym są niezastąpieni, a mianowicie na myśleniu, kreatywności, refleksji, w funkcjonowaniu z innymi ludźmi, client service i tak dalej, ale na pewno nie na liczeniu cyferek, bo komputer zrobi to lepiej. Chociaż zacząłeś od liczenia. No tak, ale ja przez całe życie byłem strasznie, strasznie leniwy i bardzo wiele lat spędziłem, w zasadzie chyba całe moje życie zawodowe można by było skrócić w takim jednym sentencji, kombinowałem przez te 30 lat, jakby tutaj zrobić, żeby jak najmniej pracować. Przez wiele lat mi się to nie udawało, bo pracowałem jak wół. No ale już po 15 latach wychodziłem z pracy o 5. Dzisiaj już jestem wolnym człowiekiem. Rzeczywiście pracuję. Nie pracuję w domu w ogóle. Nie mam komputera w domu. Nie odbieram telefonów służbowych po 5. Wychodzę z pracy, z biura na pewno przed 5. Mam wolne weekendy. I no, udało się. Ciężko pracowałem na to, ale w końcu się udało to tak poukładać i zautomatyzować, że nie muszę już tak potwornie ciężko pracować. I w związku z tym jakby automatyzacja, usprawnianie procesów biznesowych, obsługi klienta, liczenia danych, to jest moja pasja i zawód, tym się zajmuję. Wspaniale. I właśnie to właściwie przedstawiając Cię miałam powiedzieć, że właśnie jesteś współzałożycielem SMGKRC dzisiejszego Kantara, prezesem agencji, właściwie grupy agencji mediowych OMD, publicystą, człowiekiem wielu pasji, kolekcjonerem, ale przede wszystkim właśnie pasjonatem. I myślę sobie, że ta branża w ogóle osiągnęła duży sukces, bo są ludzie z pasją. Wiesz co, ja naprawdę bym polecił każdemu chyba szukajcie miejsca w życiu, gdzie robicie to, co kochacie i jeszcze ktoś za to wam płaci. Bo prawdopodobnie, jeżeli to kochacie naprawdę, co robicie i to jest wasza pasja i chcecie to robić i jakby o tym myślicie nie z przymusu, tylko z wewnętrznej potrzeby, to prawdopodobnie będziecie to fantastycznie robić, znaczy najlepiej na świecie, tak? Bo to jest wasza pasja, tak? To jest twoja pasja. W związku z tym w to zaangażujesz swoje serce, zaangażujesz swoją inteligencję, swój entuzjazm i swoją w realizacji i będziesz na pewno o wiele lepsza czy lepszy od tysięcy innych ludzi, którzy robią to bez pasji i im jest w zasadzie wszystko jedno. W związku z tym moja rada jest taka, jeżeli chcecie się spełniać w życiu, poszukajcie swojej pasji i spróbujcie tak wykombinować, żeby za realizację tej pasji jeszcze wam ktoś zapłacił. To prawdopodobnie wtedy zbudujecie na tym w przyszłości, na początku to będziecie potwornie ciężko pracować, bo bez tego się nie da, ale w jakiejś tam przyszłości będziecie mieli szansę zbudować swoją karierę i rzeczywiście ją stworzyć jako coś wyjątkowego, bo połączenie pasji, zapału z ciężką pracą daje fantastyczne rezultaty. Fantastycznie, Kuba. Bardzo Ci dziękuję. Powiało wielkim optymizmem i myślę, że jeśli słuchają nas młodzi, oglądają nas młodzi ludzie, którzy w tej branży komunikacji marketingowej są, zaczynają swoją pracę albo już od jakiegoś czasu rozwijają swoją karierę, to tchnęło w nich ta nasza rozmowa, Twoja wypowiedź, dużo entuzjazmu i poweru i pokazuje, że naprawdę można. Bo to jest bardzo ciekawa branża. No naprawdę, jak mówię, trudno się tutaj nudzić. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nikt z Państwa się nie nudził i ja się nie nudziłam. Dziękuję pięknie, Kuba. Cześć.